jest na pewno bardzo miła uroczystość. I to jest tak, że jest tak wielu artystów, którym chciałoby się dać tę gwiazdę, bo to chodzi o powiedzenie, proszę Państwa, jest. Oni są, oni śpiewają. Oczywiście, że jakość ma zawsze znaczenie, kogo wybieramy, natomiast to nie chodzi o porównywanie, jaki to artysta jest, tylko po prostu ludzi, którzy po pierwsze występowali tutaj w Opolu, są z Opolem związani i stąd ta gwiazda opolska jak gdyby przynależy do tych ludzi. Ja się parę razy wzruszyłam i tak pomyślałam sobie, nawet jeden taki żart powiedziałam, że chciałabym być na wszystkich koncertach, które były koncertami Marka Piekarczyka i może jeszcze zdążę, bo nie byłam, mimo że trochę, ale trochę się różnimy gatunkiem, bo sercem ludzie są blisko siebie. Dla Pana Opole jest chyba też niezwykle ważne i opolski festiwal, patrząc dzisiaj z tych perspektywy lat, które te momenty były dla Pana najbardziej inspirujące, najciekawsze, pewnie można byłoby ich wymieniać bez liku. Można by było faktycznie wymieniać, ponieważ były to nie tylko moje doznania na festiwalu w Opolu, ale również przed telewizorem. Te pierwsze festiwale były bez mojego udziału, bo mój pierwszy festiwal w Opolu był w 1972 roku. A deszcz padał? Nie, wtedy nie padało. Wtedy było bardzo przyjemnie. Byłem z zespołem 2+1 i z zespołem Andrzej i Eliza. Zespołem 2+1 dostaliśmy wtedy piękną nagrodę dziennikarzy za piosenkę Hej Baby, Baby, Katarzyny Gertner i Ernesta Byla. I to był taki mój pierwszy krok w taką naprawdę zawodową, fajną stronę muzyczną. Teraz patrzysz po tych 40 latach na to granie, które między innymi było przypominane także podczas twojego występu. Fajny był ten ubiegły rok, który mi przypomniał właśnie, że zaraz będzie to 40-lecie, ale to, co ważne dla zespołu i dla mnie, to to, że doczekaliśmy się kolejnego opracowania utworu Hi-Fi i zrobili to hip-hopowcy, zrobił to zespół Problem i dzięki współpracy z nimi przetargaliśmy się po imprezach hip-hopowych. Zagraliśmy dużo koncertów jako ich goście i to było wielkie przeżycie dla mnie. To było coś zupełnie innego, bo mój koncert jest moim koncertem, on się zmienia nieznacznie. W końcu mam ileś tych hitów, zawsze trzeba je zagrać, zaśpiewać. A tymczasem z nimi graliśmy w ich wersję Hi-Fi, po czym graliśmy swoją. I to było, słuchajcie, przeżycie niesamowite, bo publiczność przychodziła. Oni mają taką publiczność od 15 do 40 lat. Przychodzili ludzie mający 30 lat i mówią tak, to wy żeście tutaj naprawdę zagrali na tych gitarach, na tych bębnach tu i teraz? Ja mówię, nie, wczoraj żeśmy zagrali, a dzisiaj klony przyszły. Więc to było coś, co, o czym chciałam powiedzieć, bo to było bardzo znaczące zdarzenie w moim życiu. Jeśli chodzi o znaczące zdarzenie, to będzie to, że będziemy Cię codziennie teraz oglądać, przechodząc przez opolski rynek. Jakie to jest uczucie, bo w tamtym roku też jako przedstawiciel całej fundacji byłaś teraz w innej, zdecydowanie chyba milszej roli. Tak, rzeczywiście. Ja chyba przez dwa lata byłam tu mistrzem ceremonii odkrywania tych gwiazd i to sprawiało mi wielką przyjemność. Patrzyłam na artystów, bo miałam okazję robić to dla Jerzego Sztura, to fajni artyści, Bogdan Olewicz w zeszłym roku przeżywał niesamowicie, bo to człowiek piszący teksty, siedzący w domku, nieprzyzwyczajony do tego, że ludzie na niego patrzą, więc to było super, ale w tym roku było najbardziej super, bo przyjemnie jest mieć tę gwiazdę, naprawdę cudowne uczucie. Bardzo fajne. I ktoś powiedział, z mieszkańców robiłam zdjęcia z ludźmi. Będziemy teraz sobie tutaj po pani deptać. Ja mówię, no możecie sobie deptać, to jest akurat, po to właśnie jest. Także naprawdę bardzo się cieszę, jestem ogromnie wzruszona. Było ze mną moich dwóch muzyków, mój gitarzysta basowy i perkusista. I Dominik powiedział, że jemu się łzy w oczach zakręciły, więc to jest duża rzecz. Panie prezydencie, która z tych gwiazd dzisiaj czterech odsłanianych najbliższa sercu muzycznie? Ja miałem to szczęście, że w swoim życiu przechodziłem przez wiele etapów odkrywania muzyki, więc ciężko mi tutaj wybrać konkretną gwiazdę, bo i Marek Piekarczyk, i Stanisława Colińska, i Andrzej Rybiński, i Wanda Kwietniewska to są wszyscy artyści, którzy na pewnym etapie, tak jak już wspomniałem, mojego życia, gdzieś byli przeze mnie słuchani. Każdy wywołuje oczywiście inne emocje
Cieszę się niezmiernie, że taką różnorodność muzyczną dzisiaj mogliśmy zaprezentować licznie zgromadzonym obserwatorom, Opolanom i podejrzewam nie tylko i wyłącznie z tego tytułu, że ludzie na takie uroczystości przyjeżdżają no, z wielu miast polskich, żeby przebić chociażby piątkę, czy zrobić sobie zdjęcie ze swoim idolem. Pani Helenio, trudno też nie zapytać o 60 lat festiwalu i pani festiwalowych wspomnie przez tyle lat. Mieliśmy okazję panią tutaj oklaskiwać wielokrotnie. Jest mi zawsze miło, jak pamiętają inni o tym, co zrobiłam, kiedy zaśpiewałam, jak się ubrałam, jaka byłam, co powiedziałam. Zwłaszcza chyba, jeśli coś się przekazuje, prawda, tym młodym ludziom, którzy zaczynają, dobrze byłoby się jakoś nimi też opiekować i wesprzeć w tym, czego jeszcze nie znali. Ja też nie wiem,